Fundacja Słowo i Kropka oraz Nasze Czytanie przedstawiają Jean de La Fontaine, bajki. Czyta Anna Langner. Konik polny i mrówka. Niepomny jutra, płochy i swawolny, przez całe lato śpiewał konik polny. Lecz przyszła zima, śniegi, zawieruchy, gorzko zapłakał biedaczek. Gdybyż choć jaki robaczek, gdyby choć skrzydełko muchy wpadło mi w łapki, miałbym bal nie lada. To myśląc głodny, zbiera sił ostatki, idzie do mrówki. Sąsiadki i tak powiada. Pożycz mi proszę kilka ziarn żyta, da Bóg doczekać przyszłego zbioru, oddam z procentem słowo honoru. Lecz mrówka skąpa i nieużyta, jest to najmniejsza jej wada, pyta sąsiada. Cóżeś porabiał przez lato, gdy żebrzesz w zimowej porze? Ach, śpiewałem sobie. Więc za to tańcujże teraz, nieboże. Kruk i lis. Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym. Kruk miał w pysku ser ogromny. Lis, niby skromny, przyszedł do niego i rzekł. Miły bracie, nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię. Cóż to za oczy, ich blask aż mroczy. Czyż można dostać takową postać? A pióra jakie szklniące, jednakie. A jeśli nie jestem w błędzie, pewnie i głos śliczny będzie. Więc kruk w kantaty, skoro pysk rozdziawił, ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił. Żaba i wół. Żaba ujrzała wołu, co wzrostem sięgał olbrzyma. Mogąc co do wielkości z jajem iść po społu, zazdrością podniecona pręży się na dyma, by dorównać zwierzęciu, męczy się usilnie. Siostro, mówi, zważaj pilnie, czy dosyć mówże, czym mu dorównała? Nie. A teraz? Bynajmniej. Czym dość już nabrzękła? O, jeszcze ci daleko. I gadzina mała tak się nadeła, że pękła. Wielu ludzi winno dojrzeć się w tym obrazie. Mieszczuch wznosi pałace na wzór pańskich dworów. Każde książątko ma ambasadorów. Każdy markiz chce mieć pazie. Pies i wilk. Jeden bardzo mizerny wilk, skóra a kości. Myszkując po zamrozkach, kiedy w łapy dmucha, zdybie przypadkiem brysia jegomości, bernardyńskiego karku, sędziowskiego brzucha. Sierść na nim błyszczy, gdyby szmelcowana, pod gardle tłuste, zwisłe do kolana. A, witaj, panie kumie, witaj, panie brychu. Już od lat kopy o was nie widu, ni słychu. Wtedyś był mały kądlik, ale kto nie z postem, prędko zmienia figurę. Jakże służy zdrowie? Niczego, brysio odpowie. I za grzeczność kiwnął chwostem. Oj, oj, niczego? Widać ze wzrostu i tuszy, co to za łeb, mój Boże! Choć walić obuchem, a karki jaki, a brzuch jaki, brzuch! Niech mnie porwą sobaki, jeżeli uczciwszy uszy, wieprza widziałem kiedy z takim brzuchem! Żartuj zdrów, kumie wilku, lecz mówiąc bez żartu, jeśli chcesz, możesz sobie równie wypchać boki. A to jak? Kiedyś łaskaw?
Ot tak, bez odwłoki. Bory i nory oddawszy czartu i łajdackich po polu wyrzekłszy się świstań, idź między ludzi i na służbę przystań. Lecz w tej służbie co robić? Wilk znowu zapyta. Co robić? Dziecko jesteś, służba wyśmienita. Od jedno z drugim nic a nic. Dziedzińca pilnować granic, przybycie gości szczekaniem głosić, na dziada warknąć, Żyda potarmosić, panom pochlebiać ukłonem, sługom wachlować ogonem. A za toż, bracie, niczego nie braknie. Od panów, paniątek, dziewek, okruszyn, kostek, poliwek, słowem, czego dusza łaknie. Pies mówił, a wilk słuchał. Uchem, gębą, nosem nie stracił słówka. Połknął dyskurs cały i nad smacznej przyszłości medytując losem już obiecane wietrzył specjały. Wtem patrzy. A to co? Gdzie? O tu na karku. Błazeństwo! Cóż przecie? Oto widzisz troszkę przyczesano, bo na noc kładą mi obruszkę, ażebym lepiej pilnował folwarku. Czyż tak? Czyż tak piękną wiadomość schował na ostatku? I cóż, wilku, nie idziesz? Co nie, to nie, bratku. Lepszy w wolności kęsek lada jaki, niźli w niewoli przysmaki. Rzekł i drapnąwszy, co miał skoku w łapie, aż dotąd drapie. Jowisz, ludzie i zwierzęta. Niegdyś Jowisz obwieścił taki rozkaz światu. Niech u podnóża mego majestatu stanie wszelakie stworzenie, kto by z jakowej pobudki upośledzonym czuł się na postaci, niechaj śmiało, bez ogródki, wyjawi swe żądanie, a błąd wnet odmienie. Przystąp, małpo, mów pierwsza, ze zwierzęcej braci, komu zazdrościsz urody? Ja? Rzecze małpa. Alboż mam powody narzekać na swoje losy? Niech raczej słoń długonosy albo osioł długouchy rozwodzą skargi, bowiem moją postać nie jeden człowiek pewnie chciałby dostać. Wtem osioł, ciężkie słonia przedrwiwając ruchy, cóż to za łapy, rzecze, co za uszy, a cielsko jakie, nazwałbym się osłem, gdybym zapragnął takim być potworem. Już myślał Jowisz, że słoń się obruszy, bynajmniej. Jam jest pięknych kształtów wzorem, rzecze, bo choć to niby zanadto wyrosłem, jednak przecie wieloryb większy jest ode mnie. Przyszła kolej na ludzi. Gdy jeli wzajemnie bliźnich odkrywać brzydoty, a własne wychwalać cnoty. Dopieroż śmiał się Jowisz. O, przestańcie, zawoła, bo nikt was już od zwierząt rozróżnić nie zdoła. Skoro każdy, jak widzę, umie być w potrzebie, ostrowidzem dla drugich, a kretem dla siebie. Wilk i baranek. Racyja mocniejszego zawsze lepsza bywa. Zaraz wam tego dowiodę. Gdzie bierze krynica żywa, poszło jagniątko chlipać sobie wodę. Wilk tam na czczo nadszedłszy, szukając napaści, rzekł do baraniego syna. I któż to zaśmielił waści, że się tak ważysz mącić mój napitek? Nie ujdzie ci bez kary tak bezecna wina. Baranek odpowiada, drżąc z bojaźni wszytek. Ach,
panie, do dobrodzieju, racz sądzić w tej sprawie łaskawie. Obacz, że niżej ciebie, niżej stojąc zdroju, nie mogę mącić pańskiego napoju. Cóż? Jeszcze mi zadajesz kłamstwo w żywe oczy? Poczekaj, no języku smoczy. I tak rokeś mnie zelżył paskudnymi słowy. Cysiam jeszcze i na tom poprzysiąc gotowy, że mnie przeszłego roku nie było na wiecie. Czy ty, czy twój brat, czy który twój krewny, dość, że tego jestem pewny, że wy mi honor szarpiecie, psy, pasterze, i z waszą archandyją całą szczekacie na mnie, gdzie tylko możecie. Muszę tedy wziąć zemstę okazałą. Po tej skończonej perorze łapes jak swego i zębami porze. Zachęcam do subskrybowania kanału Nasze Czytanie. Czytajmy, bawmy się razem. Anna Langner, aktorka Teatru Nowego w Poznaniu.